Siema, siema, tu jesteś Cyrany Szmyta, to jest już kolejny odcinek z historii Windows. Tym razem przychodzi już od dawna oczekiwany odcinek z systemu Windows 8. Niestety to już wersja Windows 8.1. Minęło już 25 sekund. Niestety to nie jest mój komputer, to komputer szwagra. Próbowałem na VPOX-ie, ale po prostu nie da rady. Jak tak długo? A, no pewnie przez samą aktualizację. U mnie uruchomienie zajęło jakieś ile? No, jakieś 1,5 minuty. Bo był jakiś problem. Ale wybaczcie, że nie było startu w poprzednim odcinku. Ale po prostu edytor nie załapał berliku z telefonu. Oho, już jest dźwięk uruchomienia. Dobrze. Tak więc zaraz spotkamy się w pulpicie. Dobra, żartowałem. Teraz mamy nowy ekran logowania. Oto moje konto. Niestety system potrzebuje konta Microsoft, żeby się zalogować. Zaraz się przekonamy. Co się dzieje? Uruchomienie systemu zajęło jakieś około 5 minut. Wybaczcie, że tak długo, ale po prostu była aktualizacja systemu. Tak jak powiedziałem na początku, to nie jest moje urządzenie, tylko mojego szwagra. I on się zgodził. Tak więc zaraz pogadamy. Dobra, właśnie jesteśmy na pulpicie.
O, to nowo oświeżony pulpit, ale niestety to z Windowsa 8.1. Zmieni pasek zadań tak jak z Windowsa 7. W wersji 8.0 nie było przycisku start, więc musieliśmy przesunąć na lewy dolny róg. Zamiast tradycyjnego menu start, no to dodali menu start typu metro. W systemie 8.0 były tylko dwa rozmiary. O, taki i taki. A w 8.1 to cztery rozmiary. Mały, średni, szeroki i duży. Od teraz logowanie do systemu Windows wiąże się z logowaniem do konta Microsoft. Może być Hotmail, Outlook, nawet Windows Live i Xbox Live, którym jest nieco wkurzające do graczy PS3. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. Może tutaj przyłączyć pomiędzy aplikacjami Metro, a nawet użyć Windows Tab. No, tak wygląda natomiast tylko w Filmu 3D. To pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że nie ma Aero Glass. Więc jeszcze taka wstążka została dorzucona do eksploratora, który można sobie pozmieniać, przyłączyć się do jakichś innych rzeczy czy coś innego. A sprawie panelu sterowania w pulpicie do komputera. A tu to aplikacji Metro. Zapomniałem coś wam pokazać w poprzednim odcinku. O, tak. I tak, u jego następcy, którym będzie za 2 tygodnie, będą nawet cztery rozmiary. Teraz przechodzimy do aplikacji Monterey UI. Najpierw zaczynamy od rzeczy najbardziej ważnych. Aplikacja poczta. Nie chcę, dzięki. Może nawet dorzucić różne rzeczy. Nie wiem, co to było. Praca wielozadaniowa. O ta, to jest o tym systemie. Można nawet dorzucić jakieś różne rzeczy. Muszę połączyć się z paroma mailami typu Gmail, Hotmail, Outlook oraz nie wiem co.
Przeglądarką internetową jest IE w wersji 11. Tak wygląda w eksploratorze. A tak wygląda w aplikacjach Metro. Niech się ładuje. Kolejną rzeczą jest kalendarz, więc mogę coś tam dorzucić. Daję na 29 na godzinę. No nie wiem. 12. Jak długo? Się nie stara retardowy, czyli ciak do 16. Temat. Tak więc można różne aplikacje dorzucić na dwie, tak na wszelki wypadek. Nie no, nie da rady. Kolejną rzeczą jest kontakty. Można nawet dorzucić różnych znajomych z różnych serwisów społecznościowych typu Face, Twitter, Exchange oraz wszystko jedno. Jeszcze ze Skype'em. Połączyłem z Outlookiem, Skype'em oraz Google'em. Kolejną aplikacją jest Skype. Skype jest chyba osobno zainstalowaną aplikacją. Kolejną rzeczą jest prognoza pogody. Ja chciałbym jeszcze. O. Finanse. Ale niestety nie da rady. Sprawie aplikacji, no to musicie przejrzeć się do innych YouTuberów. A teraz. Jeszcze jedno. Czyli OneDrive. Można tu dorzucić różne rzeczy typu fotki, jakieś rzeczy lub inne, ale nie chciało mi się. Co ja chciałbym jeszcze? Pomoc i porady. Kolejne aplikacje to aplikacje multimedialne. Wideo i muzyka. Wcześniej potrzebowały konta Xbox Live, ale teraz to już standardowym programem. Już. Dzięki, nie chcę. Gry, tak jak każdy wie, że
że potrzebowałby konta Xbox Live, ale niestety nie ważne tego pokazać, bo nie mamy konta, nawet mnie nie stać się na Xboxa. Aparat? Aparaty można robić różne rzeczy. Najlepiej to ma być. To ma być. No wiecie. Ma być kamerka podłączona do komputera albo wymontowana. Blokuj. A to moja twarz. Najpierw moje miejsce pochodzenia, potem moje imię i nazwisko, a teraz moja krzywa morda. Nie no. Nie no, wybaczcie, ale nieważne. Mieszkam takiej w biednej okolicy w centrum Wrocławia. Nie pora na pogawędki, a poza tym vloga nie mam ochoty nagrać. A poza tym nie będę pokazać swojej twarzy. Wstydzę się trochę. Dobra, co my tutaj mamy jeszcze? O, zdjęcia. Można tu mieć różne rzeczy. Aparatu. Niestety prawie nic nie ma. Nic a nic. Dopiero co się zalogowałem. Głównie w siódemce jestem zajarany. Teraz kolejne aplikacje. Tu są. Nie, już byłem. Jest to wiadomości. Nawet to były wiadomości sportowe. Można nawet tu rzucić różne ulubione drużyny. Nie no, minęło już jakieś 12 minut, a o czym myślę, że zapomniał. Może nawet przełożyć na parę aplikacji, dorzucić do takich niepotrzebnych, albo jak najzwyczaj o ta. Co ja chciałbym wam jeszcze pokazać? Mapy? Co to kurde ma znaczyć? Po co te mapy w komputerze? Nożysz cholera jasna. Dopiero ciągle się tnie. Ale nie chce mi się. Co ja chciałbym jeszcze? Sklep. Sklepy Windows. Ale dopiero co następnym razem. W odcinku poświęconym Windows 10. Lista lektur. Co to kurczę ma znaczyć? Ha, jeżeli chcielibyśmy dać jakieś rzeczy, no to potrzeba by coś tam dorzucić, ale niestety nie mamy żadnego przynoszących rzeczy. Bo mam, bo wolę bardziej Androida. Ostatnie aplikacje to aplikacje dorzucone do systemu Windows 8.1. Kuchnia. Można tu dorzucić różne przepisy, ale niestety nie da rady, bo nie wiemy dlaczego. Kolejne to zdrowie i fitness. Można tu przeglądać, ale niestety też nie da rady. Gdybym miał prawdziwy sprzęt, swój, lepszy, szybszy, to by takie nie było. Widzicie tu przycisk? Tutaj można przejść na różne rzeczy. Nie no, ciągle tak robię, co tu jest.
Dzięki, nie będę w takie rzeczy grać. Niestety, jeżeli chcielibyście wyłączyć albo przynajmniej się wylogowywać, no to potrzeba by tutaj wcisnąć opcję zasilania. Uśpij, zamknij albo uruchom ponownie. Albo na swoje konto i przysiada się do siebie. Natomiast gdy jesteście w pulpicie, no to musicie tutaj przyciągnąć ustawienia i zasilanie. No chyba ci coś. Panie Peters? Niech pan smoknie mnie gdzieś, dobrze? Zamiast kurczę zasywiać cały pulpit, no to będzie gdzie indziej. Póki mnie wcytuje, no to wam coś pokażę. Linie kolor. Coś mi się przypomina. Kwiat. Może nawet zmienić kolory. Zapomniałem wam pokazać. No sprawia Aro. Nie ma klasa. Pozostała tylko przeźroczystość na pasku zadań oraz jego animacje, prawie wszystkie. Minimalizacji, maksymalizacji, zamknięcia i otwarcia. Ale niestety nie ma takiego jak pokazanie pulpitu czy flipu 3D. Po flipy 3D zastępuje przyłączenie pomiędzy aplikacjami Moderul. Dobra. Póki co to już kończymy. Mogłem więcej pokazać, ale po prostu nie dałem rady, nie za bardzo się znam na tym Windowsie. Więcej konkretne aplikacje, co tam pokazuję w środku, pokażę wam w kolejnym odcinku z historii Windows. Zarazem ostatnim, którym będzie poświęconym systemem Windows 10. Będzie od razu po przeprowadzce, czyli gdzieś tak 30-31 lipca. Tak więc trzymajcie się. Jeśli wam się podobało, to łapka w górę. Jeśli nie, no to negatyw albo komentarz. Tak więc trzymajcie się, subować, lajkować. Zapraszamy do wejścia na Facebooka oraz na inne serie typu gierki czy co. A sprawie historii Windows to już przedostatni odcinek, którym nagrałem. Ale jeszcze nie ma końca historii Windows, bo w innej playliście nazywa się Windows Extra, historia Windows Extra. Że będą różne rzeczy typu Office, różne rzeczy oraz różne aplikacje oraz systemy wasze beta. Tak więc trzymajcie się i do kolejnego odcinka, którym będzie ostatni system Microsoftu, czyli Windows 10. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.